Prawo i administracja tylko jeden rok? Mhm, tak wyszło. Psychologia tylko jeden semestr. Aż jeden. Media i reklama tylko jeden semestr. A, to akurat nie moja wina. Mama przestała płacić. Potem, co mnie pani takie dziwne pytania zadaje? Czy tam wszystko jest w tym CV? Słucham. Momencik. Proszę odłożyć ten telefon. Muszę. To mama. Czy pani zdaje sobie sprawę, do kogo pani mówi w tym momencie? Nie. Ale to akurat nie jest problem. Co? Tylko 6 lajków po zdjęciu. Mówię do pani po raz ostatni. Proszę odłożyć ten telefon. Przyszła pani tutaj marnować mój cenny czas. Mimo, że nie ma pani żadnych kwalifikacji. Się zdobędzie, nie widzę problemu. No po co ja mam przychodzić do pracy, na której się znam? Czy to bez sensu? Trzeba się rozwijać ogólnofrontowo, nie? Co mi pani ciągle takie dziwne pytania zadaje? To jest rozmowa kwalifikacyjna. No właśnie. No to porozmawiajmy w końcu. Żeby tak tego pani cennego czasu nie marnować, nie? Powiedz pani. Ja bym chciała tak, no na początek tak ze 2,5 na rękę, znaczy pod warunkiem, że jest grafik w miarę elastyczny, nie? No bo ja, no to tak najwcześniej to na 11, do tej 17 mogę zostać, bo jakby było, że na 9, no to tak od 3,5 zaczynamy w górę, nie? Stop! Dosyć. Dosyć. Ja nie po to. Od 20 lat haruję po 14 godzin na dobę. Na dobre imię tej firmy. Nie po to lewam sukcesywnie moją rodzinę. I nie po to piję tą bleśną zieloną kawę, żebym się musiała teraz użerać z jakimiś bezczelnymi milenialsami. Proszę stąd wyjść natychmiast. No okej, ale to mam tę pracę, czy nie?